trzy skrzynki! Która jest czyja? Tu są, tu są. No. Pana to. Zadzwoniłem im do dzwonkiem jeszcze! Spaliłem! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite! W sezonie 6 rozdziału 2 na mapie znajduje się około 50 nowych NPC, a u kilku z nich za drobną opłatą możemy zmienić się w dosłownie wszystko. Nawet i w śmietnik. I w dzisiejszym odcinku wraz z moim przyjacielem Szakiem wydamy wszystkie oszczędności na to, aby się przebrać i sprawdzimy, czy dalej inni gracze nabierają się na przykład na udawaną skrzynkę na listy, albo nawet i na śmietnik. Dla was też przygotowałem pewne zadanie. W sekcji komentarzy wypiszcie po przecinku, w jaki przedmiot udało nam się dzisiaj przebrać i który przedmiot według was był najśmieszniejszy. Możecie też dodać coś od siebie, na przykład jaki przedmiot by był najśmieszniejszy, jakbyśmy mogli się w niego przebrać. Co to by było? Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. A wy teraz na 3-4 stawiacie łapeczkę w górę, a ja się przebiorę w jakiś przedmiot. Raz, dwa, trzy, klikamy! Haha! Mistrz kamuflażu! A teraz wam się wyświetlają zwycięzcy z poprzedniego odcinka na karnet bojowy. Gratuluję! Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemano gościu! Siemano, byku! I dzisiaj razem z Szakiem będziemy się bawili przebierańców, dokładnie tak, lecimy do Krzaczora koło przyjemnego parku i za 75 golda bodajże możemy się przebrać za różne itemki i dzisiaj sprawdzimy, za jakie itemki możemy się przebrać i będziemy się przebierali tak długo, aż kogoś strolujemy i aż skończy nam się totalnie moneta. Jesteś gotowy, Szaku? Jestem gotowy, 500 złota pójdzie. Jest, myślałem, że go nie ma, stary, serio. Jest. No klikasz i dajesz taki tryb incognito i zobacz. Jestem beczką. Jestem Sofą. Widziałeś beczkę z tym? Z latawcem? Z latawcem. Albo panato. Czekaj. O, beczka je popcorn. Albo czekaj, to. Po. Sofa do góry nogami. Zobacz. Gadasz. Ona się przemieszcza w ten sposób. Stary, widzisz to? Oba. Niby fortuna się kołem nie toczy, a się toczy. Dobra, idziemy stary po jakieś itemy, idziemy szybko na przyjemny strollować, bo przyjacielu mój drogi, ten urok trwa tylko trochę. Jak... Chciałem wypić kewa, nic nie pi! Zniknąłem. I czemu tak zrobiłeś, ale ty trolujesz? Nie wiedziałem, stary, nie wiedziałem, stary, że tak to działa. Jestem autkiem. Patrz na to. Jesteś samochodem na pod... Okej, 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 niech będzie. Ile to czasu działa, tak mniej więcej, wiesz może? Z kilka minutek, wiesz, masz Szaku. Masz M-kę, ale nie wiem, czy jak nie strzelisz, to też już ten urok nie zniknie. Sofa, ja też jestem sofą, dobra. Meble z Ikei atakują. Dawaj, 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 dawaj. Jesteśmy meblami, nie bijcie nas. Tak, to tylko statyści, halo, halo. Stop, hop. Nie, no to jest normalne, że to są sofy. Ty, on nas olał. Olał nas, no, faktycznie. Chłop z łukiem. Stój, chodź bliżej tu pod mur. A, minęło. O, sofa je popcorn. Chłop nie poczuł. Zaraz poczuję, niech się wyjdzie. Lewitująca sofa, o. Gdzie ten chłop? Gdzie ten chłop? Nie, no ja cenię. Ale żałosne zachowanie ze strony gracza. Tak jest, ale taboret jest dobry. Próba numer dwa, moi drodzy, tym razem lutujemy sobie pierw itemki i wbijamy do chaty, gdzie jest jakiś oponent i postaramy się go strollować. Ja to widzę w ten sposób, że wbijamy, przebieramy się za meble i chłopa resetujemy. Elo. Raz, dwa, trzy. Ty, jestem skrzynką na listy, a ty skrzynią, okej? Okay? Dobra, nikt tu nie poleciał. No i co teraz? Nie troluj. Czemu? Naprawdę nikogo nie ma. Naprawdę? Wszystko jest pozamykane hermetycznie. To jest jeszcze możliwe, że nikt nie przyleciał na przyjemne. Jedzie jakiś tir, stary. Jedę się przebrać. Nie, widzieli mnie. Widzieli mnie. Leży jeden. Leży. Leży drugi. Nice. A że oni mieli taki fajny łuk, wybuchowy. O, o, wow, 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 wow. Widziałeś ten łuk? Pa. Co jest grane, że takie łuki są? Dobra, moi kochani, kolejna próba. Zostało 16 osób, a my się zmieniamy tym razem. Ja bym chciał się zmienić, nie wiem, w beczkę. Jakby ktoś chciał mnie otworzyć, rozumiesz? To by była beka. Nie, no. O, i to się nadaje. To nie przejdzie, coś mi się wydaje. Jestem za mały po prostu. Jestem tą twoją beczką ulubioną. Tak! No i zarobiście. Stary, teraz nie. Wyglądam jak kozacki krzak. Idę normalnie na środek, a ty koło mnie stajesz. A jak ktoś będzie chciał mnie kilofem rozwalić? To ty walisz mu bombę w pysk, no normalnie. Będzie beka, chłop się zastanowi, powie: ej,
Przecież tutaj te beczki się chyba nie respią. No jedzie, jedzie. Dawaj w ich kierunku powolutku. Powoli, powoli. Widzę go. Resetuję chłopa. Okej, BDBczko, BDBczko, będę tu stał. A rozgląda się, rozgląda się. Słyszał, słyszał. Pa, 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 pa. Idzie. Czy do niej podejdzie? Myślałem, że cię surprise! Tak! Nabić czy udawać? Nie, nie, bi, 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 bi! Nie, no dostałem rewolwer taki, że koniec! Beczka! Beka z was, mordeczki! Dobija, dobija, wjeżdża, wjeżdża, wjeżdża. Walcz, walcz, walcz. Zedytował. Dawaj, dawaj, dawaj! Yes! Brawo! Ale to był, wiesz co? Idealny prank, to było mega fajne. Ale nie widział mnie w ogóle, nie, nie podejrzewał. Nie, nie czaił w ogóle bazy. No nic nie robił. Dobra, jestem, jestem, jestem. Jestem. Czym jesteś? Pocztową. Dobra. Ja jestem stary z krzyką pocztową! Nie! Lecimy. Ale jesteś. Okej, okay, rozejrzyjmy się. Czy jest wszystko w porządku? Chyba jest. To w krzaku legitnie wyglądamy. Dawaj, dawaj. Tak, skrzynka w krzaku jak najbardziej legitnie. Dobra, 10 osób, to się musi udać. Nikt tego by się nie spodziewał ani nie podejrzewał. Trzy skrzynki! Która jest czyja? Legitnie, nad nami, nad nami, jest nad nami, jest! Jest nad nami, świr! Widzisz to? Nie strzela, nie strzela! Nie, 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 nie strzelamy, nie strzelamy! Wytrzymujemy do końca. Ja nic nie widzę, jestem plecami odwrócony, nie? Bo wiesz, tak stoję normalnie. Pat, daj się z mi... Tom, myszkę do góry. A dobra, to ma sens. 9 osób, mamy strefę dalej w parę. Widzę. Jest strefa. Gdzie oni chodzą? Nie wiem, ale totalnie wiedzą, że ej, bo my się zaraz zmienimy pewnie. Tak, musimy zaraz, stary, się od razu zabudować, zaboksować jak coś. Ej, ktoś rozwala chyba koło nas. Drzwi. Tu są, tu są, no. Nie, oni tam rozwalają sobie ściany, żeby macy zbierać. Pana to. Nie muszę. Zadzwoniłem im do dzwonkiem jeszcze! Spaliłem! Nie no, ale ty jesteś troll. Naprawdę, spaliłem. Dobra, się. Dobra, wracamy, wracamy do krzaczora. A! A! Nie, czy walczymy? Nie no, spadłem. Dobra, dobra, dobra. Nie masz impulsa już, nie? Nie trzeba, po co? Jestem. Dwie kulki, elo gościu, jak ja się będę toczył, patrz, czekaj. Kulka z latawcem, po pierwsze. Na, 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 na. A czekaj, kulka je popcorn. Nie widać. Zamiatająca kulka? Też nie widać, dobra. Po prostu ten skin jest za duży, lecimy. Są chłopy, są chłopcy radarowcy. Prawa, 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 stój, 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 nie rusza się, nie rusza się. Widzę. Gościu wie, że to ja, pokazuje mi ten, tańczy, tańczy. Wie, że to... Czekaj, czekaj. Jaki szef! Ja. Zobacz, toczę się, kula się toczy. Uciek, uciek. Poszedł się zmienić. Dobra, to idziemy z nim, ho. Nie, bo zaraz nas wyloguje. Tam wyloguje, ciebie zaraz wyloguje. Ja na przykład nie wiedziałem, że to jest człowiek, to jest dla mnie sofa. To jest też dla mnie sofa, dobra. Pozdro, byczku. Okej, przebieramy się i uwaga, jestem Jack Jagiem, a ty śmietnikiem. Śmietnikiem. Ty śmieciu! Lecimy. Dobra, ty beczko. Pełna gluta. Nie, to nie wyszło, szaku. To nie wyszło. Dobra. Ale mam nadzieję, że ten prank wyjdzie. Ale ty śmieciu, fajnie. Pasuje ci w sumie. Tak, tak. Akurat w tym momencie, ja też... Też by pasowało, wiesz? Domyślam się. Żeby mi pasowało, domyślam. Aż nikogo nie będzie? Gościu, wywózka śmieci. Dobra. Wjeżdża na rejon. Jest jakaś klepa, ta, wywózka śmieci, widzę chłopa. Na kurze leci. Udaje, że mnie nie ma. Myślisz, widział nas? Oj. Okej. Okay. Rzucają się nad kurczakiem. Widzę, sadyści. Okej. Okay. Czy on strzeli do ciebie? Nie. Nie gadaj, że to kilofon rozwali. Tak, idzie, po beczkę. Aaaa! Nie trafiłem z tej dennej pompy! Ach, plecy! Nie no, bez szans. Jeju! Zjedz grzyby, okej. Okay. Postaramy się znaleźć, jesteś śmieciem, a ja jestem krzakiem. No dobra. Pierwsze, to ty sam jesteś śmieciem, nie nazywaj. Jestem koszem na śmieci. Okej. Okay. Jesteś kubłem. Uwaga, jest chłop na dachu. Dobra, idę na drogę. Jest na dachu, uważaj.
Nad tobą? Może to auto wybuchło? Mnie tu nie ma. Zoe widzę przy tym. Przy aucie. Dobra, widziałam je. Leży. Nie dalej, udaję. Okej. Leżę. Dalej udaję. Okej. Chodź koło mnie. Nie wiem, gdzie jesteś. Koło auta? Z tym kubłem, obok ciebie jestem. Dobra, XT, nie widziałem cię, stary. Niech zejdzie ten chłop. Zszedł. Dobra, jest. Jest, bok się zamknął, wal go! Tak jest, szaku, jazda! Do końca! Nie no, dostał, nie wiem, kill-offa. Kill-offem go, jak? Dawaj, lecisz z nim! Jeszcze raz! Wybuch! Pięknie. Ja jestem skrzynką, a ty? Beczko. Dobra, to lecimy. Jest klepa, strzelają się, więc są chłopy, git. Tylko teraz musimy tak podejść, żeby nikt nas nie zauważył. Widzę chłopa, tam. Dobra, teleportacja. Bum. A ty jesteś tu, leci impulsem, chłop. A, leci, widzę. Ucieka autem przed nim. Dawaj, wbijamy. Nie, są na dachu, się klepią. Idzie. Idą. Daję beczkę. Dobra, nie widział cię chyba. Pa, przeleciał. Tak. Dobra. Jest tutaj. A, nie widział. Wal go. Dostał, leży. Nice. Trzymam. Wchodzę. 9-7. Nie. Nice. Nienawidzę tej prawdawnej pompy. Już więcej nią nie gram, nie? Dobra akcja! Koks akcja, stary. Łuk mieli kozacki, ale oni teraz se plują w brodę, że nie mają tego łuku. Masz jakieś strzały? Chłopie, skara mam z nich. No i o to chodzi, o to chodzi. Kroki, dwóch chłopa są dwóch. Idę. 52 dostał w łeb. Leży jeden. A ten drugi gdzie jest? Za mną. Leżę. Ma spaza, uważaj. Nie, wolna zwykła. Dobrze, leży. Nice. Leży, kartę. Nice. Dobra akcja. Że krzaku tak kieruje? Też nie mam pytań? Ale zabuduję się, nie zrobię tego co zawsze. No, tak. Obowiązkowo. Oj, bierzemy, bo on nam zniknie w strefie. Musimy wziąć szybko. Dobra, bierzemy zadanko. Elo, krzaczor. Krzakiem jestem. Ej! No i zarąbiście. Kupiłem co? I zniknąłem. Bo przecież mnie strefa obiła. Mogę zostać twoim krzakiem, chcesz się we mnie schować? Tak, pokaż. Mogę? No, będę schował się za tobą, co? Super, jak wejdę do wody się nie utopię? Nie. Nope. Pa, gość, jaka kuleczka. Normalnie, elegancka. Tu jest. Podchodzę, 85 dostał. 35. Leży. Nice. Szaku. A nic dzisiaj nie zabije, nie? Gdzie tu chłopiec? Chłopiec, ta, w plecy. Widzę go. Leży. Miał. Złotego skara. Jesteśmy dwóch na dwóch, byczku. Dobra, nice. Jesteśmy na przekranej trochę pozycji, bo oni pewnie mają kewy. Ale skillem nadrobimy. To są ty, 1v1ki tam są. Jeszcze 24 dostał. Tak. Nic! 23. Nic nie trafiłem. 50 dostał ode mnie. Woda, nie? Oni we dwóch są. Osobno. Mi się wydaje. Osobno. Tak, klepią się, 24. Słuchaj, ty spamuj, ja będę walił z łuku, co? Będzie lepsze. 20 dostał. W wodzie jest. Ale żebyś nie dostał, bo strzelałem do nas. Ty, no oni chyba są razem, pa, w nas walą. No co ty? Spadłem. Jakim cudem, szaku, to zrobiłeś? Dostała.
Dobra, podejdź. Nie, on tu leci. Dobra, to na spokojnie się schowałem za metalem, więc raczej. Uwaga! No i nie dał rady. Dobra. Oni we dwóch w ciebie. No i byli razem. LOL? Drugie miejsce. Mam nadzieję, że tego typu trolle wam się podobały. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny zwariowany odcinek. Tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć. Wspierajcie z kodem FARAL, jeżeli robicie jakieś zakupy. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim wspierającym za wsparcie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!